Adam Rogowski, rzecz o nieruchomościach. Dziś będzie o ESG. Temat znany, lubiany i nigdy dość. Zapraszam na rozmowę z ekspertką. A w wirtualnym studiu jest z nami Ilona Otoka, starsza konsultantka do spraw ESG w Cushman & Wakefield. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I właśnie o ESG chciałem porozmawiać. W jednym z niedawnych raportów przedstawiliście różne trendy dotyczące nieruchomości komercyjnych, w tym trendy, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i ESG. Jest tam kilka punktów, które chciałbym rozwinąć. Przede wszystkim z jednej strony słyszymy o tym, że kiedy inwestorzy przymierzają się do zakupu jakiejś nieruchomości, to właściwie pierwszą rzeczą, jaką teraz robią, to jest audit due diligence właśnie w zakresie ESG. Z drugiej strony też słyszymy o tym, że są problemy z wpływem tych kwestii ESG na wyceny nieruchomości, że jest ryzyko tak zwanej bańki węglowej, czyli tego, że wyceny nieruchomości nie zawsze zawierają koszty dostosowania tych nieruchomości do zeroemisyjności albo też zaniechania takich działań, jeśli właściciele nie chcą tego robić. No i jest ryzyko, że po pewnym czasie, kiedy ta nieruchomość zderzy się z tą rzeczywistością, to ta wartość nagle poleci na łeb, na szyję. No i pytanie, skąd się biorą te problemy właśnie w zakresie wpływu czynników ESG na wyceny i co zrobić, żeby ten rynek był jakoś bardziej poukładany? Dokładnie. Mamy do czynienia z wieloma problemami na rynku, także jakby głównym problemem jest to, że mamy obecnie, nie mamy wielu transakcji na rynku inwestycyjnym i poprzedni rok charakteryzował się najniższym wolumenem transakcji, jeżeli chodzi o inwestycje od 2009 roku, także to jest główna bariera, jakby taka pierwsza. Ta aktywność inwestorów jest znacznie ograniczona. Inwestorzy skupiają się aktualnie na takich okazjach inwestycyjnych i na produktach, które mogą podlegać podniesieniu ich wartości, podniesieniu potencjału, repozycjonowaniu czy też optymalizacji pod kątem zarządzania. Kolejną tak jakby filarem barier są brak dostępności danych, brak dowodów właśnie, w tym dowodów rynkowych, a także brak pewności założeń co do wyceny. To są takie powiedzmy dwa główne filary, jeżeli chodzi o ten problem, który Pan opisał. Kolejnym filarem jest też brak wiedzy i asymetria wiedzy na rynku, jeżeli chodzi o aspekt ESG. Złożoność tych aspektów ESG i trudność w odrębnieniu takich najistotniejszych kwestii, elementów, które mają wpływ z punktu widzenia wartości i płynności, to jest taki główny czynnik właśnie takiego impasu wyceny, czy właśnie tego braku postępu we włączaniu tych czynników i ryzyk związanych z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej do procesu szacowania wartości nieruchomości czy nawet przedsiębiorstw. Dodatkowo też rynek nie ocenia tych aspektów ESG w sposób spójny, także nawet gdy inwestorzy wykonują te analizy ESG czy audyty ESG, mogą przyjąć różne metody do szacowania kosztów i korzyści dekarbonizacji i też podejmują różne decyzje inwestycyjne i w różny sposób analizują ryzyko związane z ESG. Także ta ocena wpływu czynników ESG na wartość nieruchomości jest wielowymiarowa, a temat nie jest jeszcze dobrze rozpoznany na rynku w ogóle, tak? No, nie tylko w Polsce. Także należy też pamiętać, że same jakby koszty i analiza tych kosztów i włączanie tych kosztów inwestycyjnych nie równa się wartości, także często też tak jakby rozważania na temat tego wpływu nie zawsze prowadzą do obniżki tej wartości, mogą też doprowadzić do wzrostu wartości, tak? Jeżeli mamy jakichś liderów rynkowych i oni inwestują w te asety, podchodzą do strategii ESG w sposób poważny, to też oczywiście mogą maksymalizować swoją wartość. Tylko jakby w kontekście ESG i wyceny pojawia się też taka kolejna kwestia niepewności przyszłych regulacji. Też większość regulacji związanych chociażby z pakietem Fit for 55 wciąż się kształtuje.
I też jakby część inwestorów pomimo wykonywania pewnych analiz ciągle przyjmuje taką postawę wyczekującą i oczekującą. Nie mogą podjąć pewnych decyzji, jeżeli nie wiedzą, do czego dążą. Także to też jest kolejna warstwa tego problemu. Także jakby rynek nie sklasyfikował do końca tej definicji oczekiwań i tego, jak to ESG i zrównoważony rozwój powinny być finansowo odzwierciedlane, dlatego mówimy o takim impasie, ponieważ rzeczoznawcy mogą opierać się tylko na danych rynkowych. Rzeczoznawcy odzwierciedlają rynek, a nie go kreują, także nie mogą tutaj opierać żadnych swoich szacunków na własnej wiedzy czy własnych jakichś kryteriach, tylko odzwierciedlać ten rynek. Także dopóki sytuacja na rynku trochę się nie poprawi, nie wyklaruje, nie będzie większej komunikacji może pomiędzy wszystkimi stronami, pomiędzy inwestorami, najemcami, rzeczoznawcami, bankami, a także specjalistami ESG, czyli wymiany tej wiedzy, ale także sklaryfikowania tego wpływu na wartość nieruchomości, no tutaj będziemy niestety mieli jeszcze ten tak zwany impas w wycenie, tak to nazywa organizacja RICS, czyli to jest taka sytuacja, kiedy rzeczoznawcy są świadomi, że już powinni może bardziej włączać te czynniki ESG w proces wyceny, ale nie mogą wychodzić przed rynek. A czy to oznacza, że rynek jakoś sam się powinien uregulować w tym zakresie, czy potrzebne są jakieś jednak przepisy po prostu narzucone prawem? Najlepiej jakby rynek sam się, tak, najlepiej jakby rynek sam się wyregulował, ale oczywiście standardy też są potrzebne, ponieważ widzimy, że to przyspieszenie w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju następuje od czasu, kiedy właśnie przyspieszyły regulacje i chociażby wprowadzono taksonomię unijną, tak, czy teraz dyrektywę CSRD i szereg innych regulacji, które też napędzają do działania firmy i firmy przez to no, też zwróciły uwagę w ogóle na ten element niefinansowy, jakim są właśnie te czynniki ESG, czyli już mamy szerszy obraz i szersze spojrzenie na nieruchomości i inwestowanie w nieruchomości poprzez taką nałożenie, ja to tak nazywam takiej drugiej soczewki, bo jestem rzeczoznawcą majątkowym, także zawsze patrzyłam pod kątem finansowym, a teraz też nakładamy inne soczewki i patrzymy na ten obszar pozafinansowy, czyli tego wpływu społecznego i środowiskowego. Od lat na rynku nieruchomości komercyjnych funkcjonują certyfikaty środowiskowe, które zaświadczają, że budynki powstały z poszanowaniem dla zrównoważonego rozwoju. Trochę młodsze są certyfikaty, które stawiają użytkowników budynków w centrum, a jeszcze nowsze, i to jest pokłosie pandemii, są takie subcertyfikaty, które zaświadczają, że budynek jest przyjazny dla zdrowia, można powiedzieć, chroni w jakiś sposób użytkowników. I chciałem zapytać, czy czeka nas jakaś rewolucja certyfikatów, czy one będą jakoś poszerzone, albo będą zupełnie nowe certyfikaty, jeśli chodzi o ESG, czy w tym kierunku jakoś rynek idzie i czy to w ogóle jest do zrobienia? Tak, oczywiście, rynek w tą stronę już idzie i w ogóle te wszystkie systemy certyfikacji ekologicznych i ocen budynku, jeżeli chodzi o kryteria zrównoważonego rozwoju, cały czas ewoluuje. Te certyfikacje, jakby liczba tych systemów certyfikacyjnych stale rośnie i też stają się w ogóle coraz powszechniejsze, ale przez to, że liczba rośnie, to też dochodzi do tego, że rynek jakby już jest mniej transparentny, bo tych systemów jest dużo. I chciałam tutaj też zaznaczyć, że ESG wychodzi trochę poza tą certyfikację, bo tutaj należy pamiętać, że o poziomie certyfikacji decyduje przede wszystkim inwestor, czyli tutaj nakłada sobie poziom, target, do którego chce dążyć. Oczywiście te certyfikacje są cennym narzędziem, ponieważ są taką swoistą mapą drogową, czy takim nawigatorem, który pomaga
nam i wskazuje kierunki minimalizacji śladu, jakby wpływu środowiskowego i społecznego. Ale też należy pamiętać, że certyfikacja nie jest celem samym w sobie i tutaj nie można ulegać takiej pokusie chodzenia na skróty i tylko po prostu osiągnięcia certyfikatu dla samego certyfikatu i łatwych punktów, tylko uczciwego podejścia do tej certyfikacji. I jeżeli chodzi o zgodność systemów certyfikacyjnych ze standardami zrównoważonego rozwoju czy regulacjami, to oczywiście się to dzieje. I głównie te systemy certyfikacyjne aktualnie są zgodne z unijną taksonomią, bo w ogóle taksonomia jest takim, też można powiedzieć, że to jest taka mapa drogowa i taka klasyfikacja, która powinna, znaczy po to powstała, żeby w końcu była ta transparentność na rynku i żeby się odwoływać do jednej klasyfikacji. Także też te rynkowe, takie komercyjne certyfikacje właśnie dążą do tej zgodności z taksonomią aktualnie i wersja 7 certyfikacji BREEAM, teraz opracowywana, dąży do jeszcze większej zgodności, ponieważ ta wersja aktualna, wersja 6, jest zgodna, oczywiście nie w 100%, ale przeanalizowano zgodność z 2 celami środowiskowymi taksonomii. Jeżeli chodzi o certyfikację dla budynków istniejących, jest to poziom około 40%. Jeżeli chodzi o mitygację, łagodzenie zmian klimatu, a jeżeli chodzi o ten cel adaptacji do zmian klimatu, to już jest to taka mniejsza zgodność na poziomie 13% dla tej certyfikacji dla budynków istniejących. I właśnie najnowsza wersja ma być jeszcze bardziej zgodna z taksonomią, a także z rozporządzeniem SFDR, ponieważ celem tych systemów certyfikacyjnych jest właśnie ułatwienie inwestorom i raportowania, i ujawniania danych zgodności z taksonomią, a także wyznaczania celów dekarbonizacyjnych, czyli chociażby na przykład przeprowadzenia analizy w takim narzędziu dobrowolnym KREM. Jest jeszcze taka certyfikacja bardzo znana na świecie, jakby najbardziej rozpowszechniona w Niemczech, DGNB, i oni też oficjalnie jakby już komunikują, że idą w stronę całkowitej zgodności z taksonomią, w sensie zgodność z taksonomią będzie obowiązkowa w tej certyfikacji i teraz już też wprowadzili zarówno taką usługę w ramach certyfikacji, jak też oddzielnie. Także taka będzie na pewno przyszłość tych certyfikacji, ponieważ no musimy dążyć do takiej transparentności, a te certyfikacje właśnie powinny ułatwiać też inwestorom te procesy. Na koniec chciałem zapytać o dyrektywę budynkową, tak zwaną EPBD, aktualizacja tej dyrektywy tuż, ona będzie implementowana do przepisów krajów członkowskich. Chodzi o efektywność energetyczną budynków i najczęściej mówi się o tym w kontekście właścicieli na przykład starych domów, którzy będą musieli ponieść koszty termomodernizacji i tak dalej. Chciałem się zapytać, co ta dyrektywa oznacza dla nieruchomości komercyjnych, zarówno tych istniejących, jak i tych, które mają powstać? Tak. Ten najnowszy recast dyrektywy EPBD wprowadza szereg zmian, także to będzie taka mikrorewolucja, do której już się szykujemy od pewnego czasu. No, ale jest ona niestety niezbędna, jeżeli chcemy osiągnąć te cele porozumienia paryskiego i cele dekarbonizacyjne. I tutaj jakby głównym problemem jest modernizacja tych istniejących zasobów, ponieważ jakby 60% budynków, w których aktualnie mieszkamy, które użytkujemy, nadal będzie stała do tego 2050 roku, a populacja nam wzrośnie do 50 roku o 2 miliardy. Także konieczna jest modernizacja i takim kamieniem milowym jest modernizacja 20% zasobów budowlanych do 2030 roku, czyli mamy na to 6 lat.
I kompromisem, jeżeli chodzi o dyrektywę EPBD, jest to, że kraje członkowskie będą mogły same wyznaczać sobie kolejność tej renowacji, czyli jakie zasoby zostaną, w jakiej kolejności będą podlegać renowacji i też za pomocą jakich środków to będzie sfinansowane, ponieważ ten czynnik finansowy jest tutaj no, najistotniejszy i to jakby też jest ukłon i tak zapewnienie takiej bardziej elastyczności w uwzględnianiu tych uwarunkowań krajowych. I jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, to tutaj cel renowacyjny jest taki, że 16% budynków komercyjnych powinna podlegać renowacji do 2030 roku i 26% do 2033 roku. Jeżeli chodzi o nowe budynki, to wszystkie budynki nowe powinny być wybudowane w takim standardzie zeroemisyjnym, czyli takim tak zwanym ZEP, bo teraz mamy NZEP, czyli prawie zeroemisyjnym. I to będzie obowiązywać wszystkie budynki od 2030 roku, ten zeroemisyjny standard, a w przypadku budynków istniejących wszystkie budynki będą musiały osiągnąć ten standard do 2050 roku, tutaj jeszcze mamy na to czas. Wszystkie budynki też od 2030 roku będą musiały pokazywać swój ślad węglowy, a jeżeli chodzi o budynki komercyjne powyżej 2000 m2, już ten obowiązek będzie ich dotyczył od 2027 roku. To też jest dosyć duża zmiana i to jest wskaźnik Global Warming Potential, który będzie musiał być ujawniany w świadectwach charakterystyki energetycznej, które też będą obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. I zostanie wprowadzony taki zharmonizowany system klas energetycznych dla budynków. To będą klasy od A do G. I ta klasa A to właśnie będą te budynki zeroemisyjne, a klasa G to będzie 15% najgorszych zasobów, tak, o najgorszej charakterystyce energetycznej. I te świadectwa będą obowiązkowe, znaczy konieczne będzie dojście do określonej klasy, żeby móc obracać nieruchomościami, czyli nieruchomości komercyjne będą musiały uzyskać co najmniej klasę E lub F do 2027 roku oraz klasę D lub E do 2030 roku. Tutaj jeszcze nie jest to jeszcze ostatecznie ustalone, ponieważ tam są inne propozycje Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Także ta dyrektywa powinna wejść w życie w przeciągu kolejnych kilku miesięcy, także to się ostatecznie okaże i później kraje będą miały czas na implementację u siebie na gruncie lokalnym. Kolejnym wymaganiem dyrektywy jest obowiązek instalowania ładowarek do samochodów elektrycznych na każde jedno miejsce postojowe, przepraszam, co najmniej jedna ładowarka na każde 5 miejsc postojowych, ale każde miejsce postojowe będzie musiało być okablowane do pojazdów, do przystosowania do pojazdów, takie wstępne okablowanie do pojazdów elektrycznych. Też będzie obowiązek jakby instalowania czy lokalizowania instalacji dla rowerów i w ogóle miejsc postojowych dla rowerów i wszystkie budynki będą musiały być wyposażone w takie inteligentne systemy zarządzania budynkiem i inteligentne liczniki. Unia Europejska też chce zrezygnować z paliw kopalnych, także wszystkie piece opalane paliwami kopalnymi będą już wycofane do 2040 roku, a od 2025 roku nie będzie można finansować takich piecy. Kolejna rzecz to jest technologie solarne. Trochę tego dużo, ale to rzeczywiście jest taka rewolucja na rynku. Technologie solarne, wszystkie nowe budynki komercyjne, które przekraczają 250 metrów kwadratowych powinny mieć takie instalacje do końca 2026 roku, ale to też jest taki warunek, że o ile jest to w ogóle technicznie możliwe i ekonomicznie opłacalne, tak? No tutaj też jakby przy pozwoleniach na budowę państwa powinny tak zapewnić wdrożenie takich systemów. Oraz do końca 2027 wszystkie budynki komercyjne, które będą podlegać renowacji, powinny też tutaj przeanalizować taką możliwość.
I ostatnia rzecz, też taka istotna i ciekawa, o której mało się mówi, to też w ramach tej dyrektywy wprowadzono taki wskaźnik gotowości SMART, to się nazywa SMART Readiness Indicator, który pozwala ocenić gotowość budynków do zastosowania takich inteligentnych rozwiązań. I to jest dobrowolny współczynnik, ale Polska zadeklarowała, że będzie chciała go stosować, także też pewnie się to pojawi. Zatem tych wymagań jest dużo, czasu nie tak dużo, a czas naszego programu już dobiegł. Bardzo dziękuję za spotkanie o ESG i nie tylko, opowiadała Ilona Otoka, Cushman & Wakefield. Dziękuję serdecznie.